Z numerem 33 Maciej Sieczka. W szóstej kolejce pierwszej ligi piłki ręcznej MTS Chrzanów podejmował przed własną publicznością Krzoostrowiec Świętokrzyski. Od pierwszego gwizdka w chrzanowskiej hali przyjezdni postawili gospodarzom twarde warunki gry. Lepiej prezentowali się w ataku i skuteczniej bronili. To sprawiło, że Krzo szybko wyszło na kilkubramkowe prowadzenie i chrzanowianie musieli gonić wynik. W 11 minucie po rzucie z koła Macieja Sieczki MTS wyrównał na 7-7, ale goście ponownie szybko odskoczyli. Chrzanowianie mieli swoje okazje, ale brakowało skuteczności i sporo ich rzutów miało bramkę rywali. Błędy gospodarzy wykorzystywali przyjezdni i do końca pierwszej połowy powiększali przewagę. Tuż przed przerwą wynik na 20-15 dla Krzo ustalił z rzutu karnego Bartłomiej Mazur. Po zmianie stron zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego nadal prezentował się lepiej i zwiększał prowadzenie. W 37 minucie za rzut w twarz Sławomira Smaciarza Bartłomiej Mazur zobaczył czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Grę w przewadze chrzanowianie wykorzystali bardzo dobrze i zmniejszyli straty. W 38 minucie po trafieniu Patryka Dziadkowca ze skrzydła na tablicy świetlnej widniał wynik 20-22. Na więcej goście jednak nie pozwolili. Stanęli twardo w obronie i dzięki wysokiej skuteczności w ataku szybko odbudowali bezpieczne prowadzenie. W 56 minucie Filip Piwowarczyk trafił na 36-29. Krzo miało ten mecz pod kontrolą. Chrzanowianie nie zdołali już odwrócić losów meczu i Krzo Ostrowiec Świętokrzyski pewnie pokonał MTS 38-32. Dzisiaj wywozimy stąd 3 punkty mocno, bardzo wyszarpane, ponieważ tu nie gra się łatwo. I dlatego chwała za to mojemu zespołowi, że chłopaki stanęli na wysokości zadania i zrealizowali to, co sobie zaplanowaliśmy. Mieliśmy problem w ataku pozycyjnym, mało ruchu bez piłki. No, obrona przeciwników była dosyć wysoka. I to generowało też oddawanie rzutów z nieprzygotowanych pozycji, więc mało ruchu było w ataku pozycyjnym. W pierwszej połowie do obrony też wracaliśmy dosyć słabo, stąd też rywale zdobywali łatwe bramki. Więc no, mecz nie ułożył się od początku po naszej myśli. Dzisiaj troszeczkę nie współpracowaliśmy jako drużyna. Gdzieś tam zamiast dosuwać sobie, pomagać, spychać na zewnątrz, czy jak najbardziej tą piłkę. No, często jakieś dziury i brak dosunięcia sprawiły, że chłopaki mogli gdzieś między nami wejść i rzucić tą bramkę swoją. Ja też dużo głupich takich strat, dużo głupich błędów, dwuminutowych kar, także no to są też nasze błędy, które składają się na ten wynik. Nie? Ciężko, że grało się w ataku, przeciwnik grał mocno, my gdzieś nie atakowaliśmy na bramkę tak jak powinniśmy, na pełnej szybkości, dlatego mieliśmy problemy w ataku. Skuteczność wynika z błędu rzutu, natomiast nie z błędu grania w ataku, bo my sytuacje rzutowe sobie wypracowywaliśmy. Tych sytuacji było wystarczająco, żeby wygrać mecz, natomiast jeżeli się nie kończy tego rzutu, tej akcji się nie kończy w bramce, no to niestety się mecze przegrywa. Dzisiaj na pewno zabrakło nam dobrej gry w obronie, nie pomogliśmy bramkarzom. Słaba gra w obronie, w ataku też, no piłka gra się nie kleiła. Jak się gra słabo w obronie, no to ciężko wygrać mecz, rzucać bramki z kontry, tak jak lubimy to robić. Dzisiaj też gdzieś tam było widać mało takich cech u nas wolicjonalnych, tak jak to w poprzednich spotkaniach w tym sezonie było, gdzie w zasadzie charakterem bardziej niż umiejętnościami wygrywaliśmy te mecze, a dzisiaj na pewno tego zabrakło. No i musimy wyciągnąć wnioski i pracować na treningach, żeby ta nasza gra układała się troszkę lepiej. W piłce raczej trzeba być cierpliwym. Nieważne ile bramek rzucisz, ważne, żeby rzucić jedną więcej i wtedy się kończy happy endem. Nie da się 60 minut gonić w jedną, w drugą stronę, atak, obrona, bo to jest nie do zrobienia na praktycznie każdym poziomie rozgrywkowym. Mieliśmy pomysł na ten mecz dzisiejszy i cieszę się niezmiernie, bo za 3 punkty wygrać w Chrzanowie to jest coś. W następnej kolejce MTS Chrzanów czeka mecz wyjazdowy z SMS-em ZPRP 2 Kielce. Wyciągamy wnioski z dzisiejszej przegranej, bo o to chodzi, tak, że albo wygrywamy, albo się uczymy czegoś. Przegrana nigdy nie jest bezcelowa, więc wyciągamy wnioski z tego, co się dzisiaj wydarzyło. Lecimy do Kielc, no tam na pewno będziemy musieli wracać i bardziej jako zespół. Moim zdaniem w żadnym meczu nie jesteśmy faworytem, biorąc pod uwagę okres przygotowawczy, którego nie było. Ilość kadra, jaką dysponujemy, no na pewno w pierwszych meczach zrobiliśmy niespodzianki, ale teraz no niestety te mecze będą trudne dla nas mentalnie. Na początku mogliśmy grać bez presji, a teraz ta presja, grając z SMS-em, z młodszymi drużynami, na pewno będzie na nas i musimy udowodnić, że potrafimy grać w piłkę ręczną i grać na swoich warunkach z młodszymi zawodnikami. Trzeba troszkę podnieść morale drużyny, bo wiadomo, że po przegranym meczu to w szatni jest troszkę gorsza atmosfera. Tą atmosferę musimy odbudować. I robimy dalej. No, jest jak jest, nas jest tylu ilu jest i jesteśmy dalej drużyną i musimy wygrać kolejny mecz. Po 6 kolejkach liderem rozgrywek z kompletem punktów jest AZS AGH Kraków.
MTS Chrzanów z 9 punktami dorobku zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli.